Dzień dobry. Dzisiaj naszym gościem jest pan Edward Szywała, prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich. Tak, dzień dobry, witam. Panie Edwardzie, Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich obchodzi w tym roku piękny jubileusz 25-lecia. Czy pamięta pan początki tego stowarzyszenia? Kto wpadł na pomysł jego założenia i czy te początki były trudne? Znaczy, no pamiętam, dlatego że akurat jestem pomysłodawcą stworzenia takiej organizacji gospodarczej u nas w Świdnicy. A początki były gdzieś, myślę, lata 88, wtedy, kiedy weszła ustawa o działalności gospodarczej za czasów rządu Rakowskiego, to jest, nazywa się ustawa Wiczka. No i tak jakby troszeczkę rynek się poluźnił na to, żeby tworzyć firmy prywatne, mimo że żyliśmy w innym systemie. A ja myślę, że moje wyjazdy zagraniczne, jakieś takie kontakty, dał mi do myślenia, że może warto by było w jakiś sposób się zjednoczyć, stworzyć coś takiego na bazie na przykład działających takich klubów na zachodzie, w krajach anglosaskich właśnie. No i tak powoli, powoli, 2 lata ten pomysł się rodził. Potem dyskutowałem z wieloma to kolegami, na przykład z Jurkiem Kubarą, z paroma innymi ten pomysł. No i tak tutaj w mojej firmie w Galesie, żeśmy to przerozmawiali i potem zaproponowałem pod koniec 89 roku, czyli już byliśmy w nowym systemie, bo wtedy już trochę się prawo zmieniało, ale jeszcze obowiązywały różne takie przepisy z tamtego systemu. Chodzi mi o prawo związane z stworzeniem stowarzyszeń. No i pomysł, że nawet taki miałem pomysł, że stworzymy Klub 25. W takiej nazwie. No ale okazało się, że w ramach obowiązującego prawa nie ma możliwości założenia czegoś Klub 25. Nie? No i stąd później powstała ta nazwa Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich. I zaprosiłem 25 znajomych mi przedsiębiorców, najczęściej to byli moi koledzy, żebyśmy byli założycielami. Przyjęło zaproszenie 23. No i w Baszcie Świdnickiej, czyli Nocie dzisiejszym, tam jest Not, siedziba Notu, 5 kwietnia odbyło się spotkanie, zebranie założycielskie przy okrągłym stole tam 23 kolegów. I tak powstało stowarzyszenie, które już 6 maja się zarejestrowało jako Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich, zarazem jeszcze Klub 25. No i ten Klub 25 się ostał. I to jest taka wewnętrzna, integralna, nie wiem, jakby to nazwać, instytucja działająca w ramach stowarzyszenia, do której, żeby należeć, trzeba spełnić pewne kryteria, czyli to jest taka, która wyznacza kierunki działania, strategie, prawda? No i również mówię o różnych takich sprawach, jak na przykład przyjmowanie nowych kandydatów do stowarzyszenia, czy nadawanie tytułów honorowych. To, że mogę tak działać, że to robię i tak dalej, to była w dużym stopniu inspiracja mojej żony Ani. Także tutaj rzeczywiście muszę to powiedzieć, no bo jednak człowiek pracuje zawodowo, tak, angażuje się dużo czasu, ale żeby zrobić jeszcze coś jeszcze, to też wymaga czasu, a kosztem czegoś. Nie? A tu myślę, że tutaj często kosztem rodziny, a tutaj jednak zrozumienie, ale najważniejsza inspiracja i ocena tego, co robię. To pierwsza ocena była mojej żony i nie zawsze była taka. Żona do tych wszystkich takich działań podchodzi bardzo racjonalnie, krytycznie, ale no w sposób bardzo, bardzo rozsądny. I tutaj to jest bardzo ważne zdanie. No i moja córa Agata, prawda, która tutaj też mi kibicowała cały czas, teraz jest adwokatem. Bo inaczej, jakbym nie miał tego wsparcia, to bym tego po prostu nie robił. I tyle. No bo zrobiłbym coś innego, no a tutaj miałem to ogromne wsparcie i mam. Także to jest najważniejsze. Czy początki działalności były trudne? Znaczy nie, no początki działalności nie były trudne. To był entuzjazm. Myśl była taka, że tworzymy stowarzyszenie gospodarcze. Może to nie jest lobby, ale takie właśnie stowarzyszenie przedsiębiorców działających tu w naszym regionie, którzy mogliby się spotykać, wymieniać między sobą informacje, nawiązywać wspólne interesy, ale również no, przyjaźnie. I od razu z góry żeśmy założyli, że to nie będzie typowo stowarzyszenie takie samo dla siebie, czyli tylko dla członków,
ale że będziemy stowarzyszeniem otwartym, będziemy chcieli coś zrobić, to była też moja idea, coś zrobić dla społeczności lokalnej czy regionalnej. Zakładając stowarzyszenie, wierzył Pan, że ta idea, która wówczas przyświecała, przetrwa aż tyle lat, że nabierze takiego rozpędu? Bo przecież działalność stopniowo wzrastała, przybierała na sile, nie zwolniła tempa. Stowarzyszenie też nie może narzekać na brak członków, jest cenione w całej Polsce. Jakbym nie wierzył, to tego nie robił, nie? W sumie na 25 lat działalności stowarzyszenia to jestem 13 rok prezesem, nie? Z przerwami oczywiście. Były okresy, że się wycofałem, stałem z boku, potem znowu wracałem, to znowu jestem prezesem. Stowarzyszenie skupia w tej chwili 40 chyba, 5, 6 członków. Nie jest to stowarzyszenie skupiające firmy, tylko ludzi. Cały czas miałem taką ideę, żeby to było stowarzyszenie elitarne, z pewną historią, z pewnymi tradycjami. Stąd od samego początku założyłem, że nosimy znaczki klubowe, specjalnie z herbem. Tutaj jeden z Świniczan, Zbyszek Dolata, to nam zaprojektował. Krawaty klubowe, marynarki klubowe, bo to wtedy daje tożsamość, że należymy do tej samej grupy, nie? Do tej samego zespołu ludzi. To był pierwszy element. Drugi element był taki, że chciałem, żeby w ramach stowarzyszenia nawiązać przyjaźnie, ale też wspólne interesy i to się dzieje. No i dążenie do tego, żeby było elitarne. To na pewno jeszcze nam się nie udało, bo uważam, że jeszcze do takiej elitarności nam trochę brakuje i cały czas nad tym pracujemy, żeby to rzeczywiście było stowarzyszenie elitarne. Jak te wszystkie osobistości, które tutaj, jak Pan wspomniał, odwiedziły przez te 25 lat Świdnicę, oceniały ideę stowarzyszenia? Mamy kroniki, które prowadzimy. Mamy wpisy bardzo chwalebne, wyjątkowe. Szczególnie tu na przykład zapamiętałem wpis świętej pamięci profesora Andrzeja Szczypiorskiego. Stowarzyszenie powstało 5 kwietnia 90 roku. To już 17 maja tego samego roku odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Świdnickiego Forum Gospodarczego i wtedy przyjąłem taką zasadę, że to forum działa nieustannie i działa do dzisiaj, gdzie w ramach tego forum gościliśmy ponad 150 osobistości życia politycznego, gospodarczego, kulturalnego z najwybitniejszymi politykami, naukowcami czy ludźmi kultury i mógłbym tu wymienić wielu choćby takich jak na przykład czy profesor Balcerowicz, czy Lech Wałęsa, czy Aleksander Kwaśniewski, Tadeusz Mazowiecki, Jan Lityński. No, mógłbym wymieniać Worusewicz w tych ostatnich. No, to po prostu była ich grupa ogromna, ale też i profesor Miodek jako jeden z naukowców, prawda, także wybitnych osobistości i osobowości. Zresztą profesor Miodek, to Świdnicy zrodziła się ojczyzna, polszczyzna. Nawiasem mówiąc, w naszym domu. Dlatego, że profesor Miodek był doktorem, kiedy żona studiowała polonistykę, prawda? No jakoś tak i tutaj w Świdnicy, w dużym stopniu z inicjatywy też mojej żony, ja się w to też zaangażowałem, w 1987 roku powstała wielka impreza Świętosłowa, która trwała 4 pełne edycje. Pamiętam w tamtych czasach, może tyle kanałów telewizji nie było, ale leciały relacje dwugodzinne w dwójce. To była przepiękna impreza. Moja firma wtedy wspólnie z Andrzejem Lepakiem Przybyłowiczem, żeśmy sponsorowali często te wszystkie przedsięwzięcia. Ja byłem cały czas w komitecie organizacyjnym, moja żona, uczniowie z Technikum Mechanicznego, gdzie żona uczyła. I właśnie po którymś z takich spotkań przyjechał pan Tomasz Cecewicz. I właśnie w rozmowie takiej, pamiętam nad Zalewem, w tej restauracji takiej Oaza chyba się nazywała, to chyba taka jest. Tam się zrodził pomysł, że może zrobić coś takie świętosłowa i tak się zrodziło. Żeśmy wypilnowali, to świętosłowo powstało. Było wspaniałe i na przykład ostatnią edycję, czyli rok 90 również stowarzyszenie, koledzy ze stowarzyszenia byli sponsorami tego świętosłowa. Także i tutaj było wtedy naprawdę tak wielu wybitnych przedstawicieli kultury, znanych do dzisiaj Malajka, Dałkowska, prawda, Gintrowski, Kamiński, Leszek Długosz później. Także to było bardzo wielu osobistości, które żeśmy, Andrzej Brycht, na przykład taka książka Raport z Monachium, też był gościem. Zresztą oni często byli gośćmi naszego domu. I tutaj właśnie w domu później się zrodziła ta myśl właśnie, żeby rozwinąć tą ojczyznę Polskę. Zresztą o tym kiedyś pisała Krystyna Gucewicz w Kurierze Polskim, właśnie to w naszym domu te rozmowy się odbywały. A później właśnie w Baszcie była rozmowa, kiedy
poznaliśmy Tomka Stercewicza z Janem Miotkiem. Zresztą profesor Miotek, jak teraz spotykam się na tych wykładach, o tym mówi zawsze. Podkreśla, nawet ostatni rzecz w Żarowie, bo to mówi, że to się tu zrodziło właśnie w Świdnicy. I pokazuje ręce, że z mojej ręki wyszła pani Anna Lipińska, właśnie, że tu się zrodziła ojczyzna polszczyzna. I trwa też do dzisiaj. Także to są takie wydarzenia ważne. I to są wydarzenia, które się zrodziły w Świdnicy. Prawda? Także tutaj i my od tamtego czasu cały czas próbujemy podejmować różne działania społecznie użyteczne. My jako stowarzyszenie, oprócz tego, co powiedziałem, Świdnickie Forum Gospodarcze, które jest nieustające, organizujemy od 10 czy 11 lat konkurs historyczny. To jest dla młodzieży ze szkół średnich i gimnazjalnych, gdzie główna nagroda to jest zawsze wycieczka do której ze stolic Europy. To nie są niebanalne nagrody. Taka nagroda kosztuje często 3-4 tysiące. Ta jedna nagroda pierwsza i potem druga, trzecia też są wyjątkowo wysokie. Że od 6 czy 7 lat robimy Akademię Przedsiębiorczości Młodych, czyli zapraszamy młodych ludzi. Zresztą miałem kilkakrotnie wykłady i w technikum tutaj ekonomicznym i miałem na takiej Olimpiadzie Przedsiębiorczości. Tutaj miałem okazję pokazać młodym ludziom, którzy często nie słyszeli, kto to jest Balcerowicz. Film Fidyka o Leszku Balcerowiczu, taki 40-minutowy. Proszę sobie wyobrazić, ten film obejrzeli. Najpierw tam coś gadali, a potem nagle wszyscy się skupili, rozmawiali. Przecież ten film to była większość rozmów. A mimo wszystko obejrzeli ten film dokumentalny. Także to robimy, że wspieramy na przykład od chyba 17 lat ośrodek szkolno-wychowawczy w Walinu. Każdego roku robimy dobrą gwiazdkę, zbieramy i wspieramy prezentami, upominkami, a czasami jak trzeba jakiś wyjazd na wakacje też wspieramy. I prowadzimy wiele innych działań. Stąd na przykład w zeszłym roku jako stowarzyszenie zostaliśmy wyróżnieni statuetką tutaj świńską, czyli Gryfem Świńskim jako najlepsza organizacja społecznej odpowiedzialności biznesu, ale w 2011 otrzymaliśmy klucz sukcesu, Dolnośląski klucz sukcesu jako najlepsza organizacja pozarządowa na Dolnym Śląsku. To też świadczy o jakby naszej pozycji. Nie będzie przesadą, jeśli powiemy, że Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich zmienia i kształtuje rynek gospodarczy regionu. Inicjatywy stowarzyszenia można długo wymieniać. Wspomnę chociażby, że stowarzyszenie jest pomysłodawcą i twórcą Wojewódzkiego Oddziału Pracodawców, Fundacji dla Świdnicy, Klubu Rotary International Świdnica, Wałbrzych, Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Polsko-Czeskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Jest tego dużo. Jakie plany? No, też Rady Gospodarczej Powiatu Świdnickiego, która działa tu przez 4 lata. Wymieniać można długo. Tak. Jakie plany pan i pozostali członkowie stowarzyszenia mają na kolejne 25 lat? Pierwsze, żeby dożyć, nie? No, to jest inna sprawa. A jakie plany? No, trudno mi powiedzieć. Na pewno, żeby nie spuszczać z tonu. Nie chciałbym, żebyśmy po prostu obniżali. Moja idea i mam nadzieję, że teraz staramy się, żeby do stowarzyszenia wstępowali ludzie młodsi. Czyli mamy już w stowarzyszeniu 30-40-latków, już kilku 30-latków, żeby to byli jakby następcami, którzy poznają w tej chwili ideę stowarzyszenia i potem będą jakby ją kontynuowali. Nie jakby, tylko będą ją kontynuowali. Ale dla mnie najważniejszy cel to jest taki, żebyśmy rzeczywiście to stowarzyszenie stało się bardzo elitarnym stowarzyszeniem. Ludzi o moralnym kręgosłupie, że po prostu są otwarci na innych ludzi, bo to jest bardzo ważne w tym wszystkim. Bo to, że jeśli chodzi o nasze interesy, to my sobie jakoś tam radzimy i poradzimy. Oczywiście, że być może jeszcze będziemy mieli kolejne jakieś inicjatywy gospodarcze. Na pewno oprócz tego, co pani wymieniła, że żeśmy stworzyli rzeczywiście bardzo wiele organizacji, które, co jest w tym ważne, że one działają do dzisiaj. Właśnie. Że to nie jest tak, że powstała i zniknęła. Bo jesteśmy też na przykład współzałożycielami Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki. Ktoś mi parę lat temu przypomniał, że my jako ja byłem współzałożycielem Związku Pracodawców Lewiatan w Wałbrzychu. To jeszcze tam gdzieś i parę jeszcze innych instytucji, które tu powstawały, bo przecież Sudecka Izba, która powstała ileś lat temu, to jeszcze wcześniej jako stowarzyszenie zakładaliśmy Regionalną Izbę Gospodarczą Świdnicy. Dopiero potem udało mi się zjednoczyć Izbę Dzierżoniowską, Stowarzyszenie Gospodarcze w Wałbrzychu i naszą regionalną i stworzyć wtedy Sudecką Izbę. Przecież Regionalna Izba powstała w 90 roku, a Sudecka w 93. Mało tego, jesteśmy członkami, jako stowarzyszenie, jesteśmy członkami założycielami Krajowej Izby Gospodarczej, która też powstawała w 90 roku. No, wydawaliśmy przez 5 lat Świńskie Wiadomości Gospodarcze.
Kiedyś, kiedy był ten początek lat 90., nie było książek telefonicznych, to myśmy wydali wtedy dla powiatu świńskiego książkę telefoniczną. No i mam nadzieję, że następcy nie spuszczą z tonu i będą dalej kontynuowali tą naszą tradycję. Obchody 25-lecia już 17 kwietnia. Proszę uchylić rąbka tajemnicy, zdradzić, co się będzie wówczas działo, kto nas odwiedzi. Nie chcemy, żeby to 25-lecie było tylko takie spotkanie towarzyskie nasze, członków stowarzyszenia i jego przyjaciół. Zawsze mamy taką ideę, coś więcej niż tylko zabawa dla nas. Chcemy coś dać tu społeczności i stąd chcemy na 25-leciu, czyli dokładnie 17 kwietnia w piątek, od rana, od godziny 11 zacząć konferencją, prawda, pod tytułem 25 lat przemian ustrojowych, wpływ na gospodarki rynkowej i budowanie społeczeństwa obywatelskiego. I chcemy dokonać takiej mikrooceny, bo trudno dokonać oceny przez każdego występujących 15 minut, 20 minut, ale jednak jakąś ocenę chcemy tych 25 lat, czy w różnych dziedzinach życia społecznego, publicznego, udało się to społeczeństwo zbudować, albo na jakim etapie jesteśmy budowy tego społeczeństwa. I tak stąd będzie. Oczywiście ja tam jako prezes i organizator tutaj w imieniu stowarzyszenia zabiorę głos, powiem o przedsiębiorcach, o nas parę zdań. Potem będzie pan Robert Jagła mówił o instytucjach powstałych, wspierających przedsiębiorców. No a później zacznie się Leszek Balcerowicz powie o właśnie przemiany ustrojowe, wolności gospodarcze. Później będzie Janek Lityński mówił o partiach politycznych w parlamencie i Sejmie, jak się ukształtował przez ten czas, jaki ma wpływ na to, czy to umacnia społeczeństwo, czy nie, czyli demokrację. Profesor Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, powie o prawie. No i profesor Jan Młodek będzie mówił znowu o języku, kulturze. Jak się zmieniała, jak się ten język zmieniał w biznesie, jak to wszystko też się kształtuje. Jaki ma. I to jest nasza konferencja. Potem będziemy wręczali dwa wyróżnienia, bo też wręczamy od 2000 roku dla wybitnych osobistości w naszym życiu w Polsce, kulturalnym, społecznym, politycznym, ekonomicznym, w Polsce, w regionie, tak zwane Nagrody Wiecznego Pióra. No i laureatami Nagród Wiecznego Pióra w tym roku jest profesor Wojciech Witkiewicz, dyrektor Dolnośląskiego Szpitala, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. Pierwszy robot Da Vinci, który tam pracuje, jedyny na razie w Polsce. W Czechach jest podobno 11, nawet w Rumunii 8. Już nie mówię o innych krajach Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. I profesor Jerzy Stępień będzie uhonorowany Nagrodą Wiecznego Pióra. A potem wieczorem mamy występ Sigit Bendu. To jest taka orkiestra, która powstała, składa się z naukowców, przedsiębiorców, lekarzy i oni grają, śpiewają charytatywnie na rzecz jakichś tam celów też charytatywnie. I właśnie u nas ma zaśpiewać, dać koncert Sigit Bend przed balem wieczorem i będzie śpiewał profesor Miodek, ma śpiewać rektor Uniwersytetu Medycznego profesor Jerzy Ziętek, ale również ma śpiewać Monika Fanhauser, zresztą świniczanka, lekarz-chirurg. No a później mamy bal, będziemy wręczali statuetki z PIKS-u, bo już wręczamy dla menadżera przedsiębiorcy i dla menadżera przedsiębiorcy społecznika. No i bal dopiero będzie. Futyma będzie nam grał, to jest znakomita orkiestra, bo to akurat składająca się z muzyków Filharmonii Wałbrzyskiej. Także, a w międzyczasie jeszcze między konferencją, a występem Sigit Bendu czy też balem będzie jeszcze krótki półgodziny koncert organowy w naszym Kościele Pokoju i tam kantor, młody człowiek Maciej Bator po szkołach organowych w Stuttgarcie, a jest tutaj kantorem w Kościele Pokoju, zagra nam koncert, a nowo konsekrowany biskup Waldemar Pytel wygłosi słowo w serce 10-minutowe dla gości naszych. Także tak to chcemy uświetlić. Ale to nie koniec, ponieważ chcemy spisać całą konferencję, czyli wystąpienie, bo potem jeszcze będzie debata oczywiście. Debatę będzie prawdopodobnie prowadził, jeżeli będziemy mieli patronat Gazety Rzeczpospolitej, który jest dziennikarz Rzeczpospolitej, debata na temat właśnie
tego społeczeństwa obywatelskiego i ci sami goście będą brali udział, plus jeśli chodzi o tych z zewnątrz, bo ani ja nie będę w debacie, ani Robert Jagła nie będzie brał, ale będzie brał od nas pan Marian Sforobowicz, który jest doradcą podatkowym, prawda, i zna te sprawy związane z nami, przedsiębiorcami, jak to jesteśmy traktowani. My chcemy to wszystko spisać i wystąpienia, i debatę, ubogacić to fotografiami i zrobić takie małe wydawnictwo, które by trafiło, chcemy, żeby to pozostał ślad. Trafiło do wszystkich uczestników spotkania, ale również porozsyłać jeszcze wszędzie, gdzie to jest możliwe. Żeby to pokazać po prostu i no, zobaczyć, jaka jest ocena tego 25-lecia. Czy rzeczywiście nam, Polakom, przez 25 lat udało się zbudować społeczeństwo obywatelskie, a jeżeli nie, to na jakim etapie budowy jesteśmy? I jak długo jeszcze będzie to trwało? Pewnie przez całe pokolenie. Co najmniej, a może więcej, no bo takie społeczeństwo anglosaskie buduje się już ponad 200 lat i więcej. Życzymy sukcesów na kolejne 25 lat i dziękujemy za rozmowę.